Mam nadzieję, że dzięki naszym lekcjom uczysz się i rozwijasz grę akordową. Będzie mi miło, jeśli docenisz moją pracę i dasz kciuka w górę oraz zasubskrybujesz nasz kanał, aby dotarł on do większej ilości osób. Dziś nauczymy się zagrania nowego akordu D-dur. Do treningu zostały przygotowane 3 ćwiczenia w 3 różnych tempach, które pomogą Ci w praktycznej nauce akordu. Pierwsze ćwiczenie wykonamy standardowo, grając każdy akord na pierwszą miarę każdego taktu. W drugim i trzecim ćwiczeniu zagramy 2 akordy w jednym takcie i uderzenia są na pierwszą i trzecią miarę taktu. Do zagrania akordu D-dur potrzebujemy 3 palców i będzie to palec pierwszy, drugi, trzeci i umieścimy je na pierwszych 3 strunach. Pamiętaj, liczymy nasze struny od najcięższej do najgrubszej. A teraz powiem Wam, jak krok po kroku ułożyć palce. Połóż pierwszy palec na drugim progu trzeciej struny. Następnie drugi palec na drugim progu pierwszej struny, a trzeci palec na trzecim progu drugiej struny. W akordzie D-dur nie gramy struny 5 i 6. Uderzenie rozpoczynamy od 4 struny D. Spróbuj kilka razy ułożyć ten akord i za chwilę przystąpimy do ćwiczenia pierwszego. Akordy, które występują w tym ćwiczeniu, to D-dur, A-dur i E-mol. Akord A-dur możesz zagrać w innym układzie opalcowania, czyli pierwszy, drugi, trzeci palec, ze względu na łatwiejsze przejście pomiędzy akordami D-dur i A-dur. Jeśli jest Wam wygodniej, możecie również zagrać drugi, trzeci, czwarty palec, tak jak uczyliśmy się poprzednio. Jeżeli jesteście gotowi, to zapraszam do ćwiczenia pierwszego.
Kończymy na dziś nasze zmagania z akordem D-dur. Pamiętajcie o treningu, bo już za tydzień kolejna dawka nowego wyzwania dla Was. Systematyczne ćwiczenie w grze na instrumencie jest bardzo ważne, dlatego życzę Wam sił i wytrwałości w dążeniu do coraz to piękniejszej gry akordowej. Dziś się z Wami żegnam, do zobaczenia.